Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy państwo, wrócę do postaci oślicy trojańskiej Jarosława Kaczyńskiego, czyli Marianny Schreiber, żony posła Łukasza Schreibera pochodzącego z takiej politycznej rodziny. Jego ojciec Grzegorz jest bliskim Współpracownikiem i przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego. To jest taka rodzina polityczna. I teraz niby, tak to jest próba przedstawienia to w mediach sympatyzujących z PiS, Marianna Schreiber wybija się na niepodległość. Bierze... Zaczyna krytykować męża, zaczyna krytykować... Dokonania partii PiS jest to przedstawiane, że oto jest ona taka postępowa, proeuropejska, antysystemowa, antyobecna władza i zakłada partię Mam dość. Ta partia jest w przeciwieństwie do PIS-przyjazna społecznościom LGBT. No tylko w tym nowym wizerunku jest pewien problem, drodzy państwo. Otóż w 2018 roku, będąc jeszcze sobą, pani Marianna Schreiber, to nie tak dawno, bo to jest taka młoda osoba, ma 29 lat, no ale w 2008 roku miała lat około 25 i Skomentowała, zrobiła zdjęcie osoby jeżdżącej komunikacją miejską z tą czorwą e, torbą. Taką torbą w mocnych barwach, właśnie środowiska LGBT. No i tam wpisała won z mojego miasta. Z dużymi literami. E, to tak tytułem, właśnie tego. no Teraz robiła jakieś ustawki. To znaczy, gdzieś najpierw Gwiazdor TVP Jacka Kurskiego. Jarosław Jakimowicz zdejmował flagę LGBT i nagrywał to, wrzucał na Instagrama. Jakimowicz to jest taki gangsterek, który napisał, zanim jeszcze został do dobrze pasuje do telewizji Jacka Kurskiego, bo napisał przed tym, zanim dostał propozycję bycia prowadzącym w programy dla Jacka Kurskiego, to Napisał autobiografię, w której przyznał się do okradania niemieckich sklepów z elektroniką, napadów na niemieckie poczty, a także uwaga okradania grobów żydowskich. Beck przyznał w tej autobiografii, wierzyli w to, że Żydzi zakopują jakieś kosztowności w swoich grobach. Zresztą, pali, co on tam robił i wierzył w to jako młody człowiek, ale że jako już dojrzały mężczyzna. Sam to zebrał i opisał i podpisał swoim imieniem i nazwiskiem. Świadczy o dużej inteligencji, wrażliwości emocjonalnej, a także umiejętności przewidywania przyszłości. I też perspektyw, jakie miał dla swojej kariery. No, potem twierdził, że on tam wiele rzeczy nazmyślał. No i ten właśnie Jakimowicz wchodzi w jakąś ustawkę z panią Schreiber, bo pani Schreiber po tym, jak on to zrobił i nagrał i rzucił na Instagramie, robi dokładnie odwrotnie, to znaczy idzie i ta pani, która jeszcze nieco ponad 3 lata temu na widok osoby niosącej torbę w barwach tęczy robiła zdjęcia i wrzucała do mediów społecznościowych w z mojego miasta, teraz... Hmm, właśnie instaluje tą zdjętą przez Jakimowicza flagę, i tutaj adresuje, że takie gesty to nie powinny mieć miejsca. No, ustawka prymitywne, no, ale cel jest jasny. W Super ekspresji, jakiego ja nazywam Super szmatą, to zresztą nie jest dla Szmatławcy, to nie jest żadna obelga, to jest po prostu gatunek mediów, który zresztą w Polsce jest stosunkowo nawet łagodny. No i właśnie ten taki, to jest taki. Ta, Tabloidy to powinny być właśnie też matławce, to powinny rozszarpywać polityków. No a w Polsce to są takie potulne pieski, które niestety, no, Super Ekspres jest już udomowiony, no, fakt jeszcze konsa. Ale Super właśnie właśnie jest udomowiony przez polityków PiS, oni go traktują właśnie jakie takie miejsce opowiadania historii, które chcą, żeby suweren zauważył. No i tam właśnie prowadzi swój programik Mam Dość, pani... Mariana Schreiber i tam też robią sondaże, z których wynika, że na partię mam dość. Schreiber, Schreiber chce ugłosować już tam 2% ludzi. Ona zaś zwraca się do opozycji i mówi, że ona chce wejść z list opozycji i że w ogóle ona popiera opozycję i żeby jej nie lekceważyć, bo ona tutaj i w ogóle członkowie tej partii czy tych innych partii opozycyjnych, to już tutaj po cichu działają. Mam dość. Mam dość jest oczywiście koniem trojańskim, jak ja to mówię, oślicą trojańską, bo pani jest bezczelna, wygadana, ale specjalnie przeintelektualizowana. To, to, to ona nie jest. No to jest tak toporna ta jej, ta jej transformacja. I tak prymitywna, no ale dostanie support medialny, dostanie wsparcie medialne, czyli dostanie, już dostała wsparcie właśnie tego SuperEkspresu, zaraz się w jej promocję włączy Jacek Kurski. Idea jest taka, żeby zrobić z niej siłę opozycyjną, żeby właśnie te dwa punkty, trzy punkty procentowe coś tam uszczknęła. Ludzie generalnie rzecz biorąc, Jarosław Kaczyński już jakiś czas temu zrozumiał, że. Demokracja to nie polega na przygotowaniu, na przekonywaniu ludzi argumentami merytorycznymi. Jest tutaj taka kompilacja efektu nowości, trendu. I z tego co ja wiem, Marianne Schreiber jako siłę opozycyjną wymyślił. Nieżyjący już od paru tygodni profesor Waldemar Paruch, bardzo bliski doradca Jarosława Kaczyńskiego, nazywany i to nawet nieironicznie, ale trochę nawet z taką zawiścią mózgiem Jarosława Kaczyńskiego. To był właśnie człowiek, który wymyślał intrygi. Nie miał specjalnych skrupułów z używaniem swojej wiedzy do takich brutalnych nawet akcji piarowskich. No, najlepszym przykładem było że skoro PiS o w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku problem z, e, czy to też prezydenckim, bo to wyszło na tych mailach e, Michała Dworczyka, jego doradcy, tam się, mówiąc brzydko, na tą skrzynkę, którą teraz czytamy, co jakiś czas wygrał się pan profesor Paruch, była sprawa tego typu, że Polacy zaczęli dyskutować na temat... E, Wyjścia Polski z Unii Europejskiej, którego będzie domagał się PiS i które forsuje PiS, i to się bardzo nie podobało, bo Polacy, to musicie Państwo zrozumieć, PiS bardzo chciałby wyjść, Jarosław Kaczyński bardzo chciałby wyjść z Unii Europejskiej, no bo mu nie pozwolą zainstalować dyktatury takiej, jaką ma ochotę, jeżeli, kiedy Polska będzie w Unii. Ale Polska należy do najbardziej proeuropejskich krajów, prounijnych, po prostu. I w tym momencie głoszenie haseł antyunijnych w Polsce musi się skończyć źle. Dlatego właśnie pan profesor Paruch tam doradził, żeby poszczuć Polaków na uchodźców, bo wtedy się Polacy zajmą uchodźcami i odpuszczą ten temat, wyjaśnianie tego tematu. Taka bardzo skuteczna rada, bardzo. Prawdziwa, no, ale trochę tak od strony moralnej źle wyglądająca. I pan profesor Paruch właśnie wymyślił, że kolejne wybory w kolejnych latach pokazują, że pojawia się jakaś przestrzeń na kilka punktów procentowych na efekt nowości. W 2015 roku na przykład ten efekt nowości zagospodarował a nowoczesna, był nawet taki moment po wyborach, że nawet nowoczesna pokazywana była w sondażach jako partia, która zaczynała prześcigać w sondażach PiS, jako najsilniejsza partia opozycyjna. No wiadomo, że potem się to wszystko nie udało się tego ustabilizować, wszystko się porozpadało, w końcu zostało wchłonięte przez Platformę Obywatelską, powstała Koalicja Obywatelska, jakieś tam, jakiś tam podmiot. Ale był też taki efekt nowości, młodzi z Razem w Zdobyli wtedy powyżej 3 punktów procentowych, zdobyli dotacje, ale co najważniejsze, nie wpuścili do parlamentu lewicy. I wcześniej jeszcze takim, to był 2011 rok, takim efektem nowości było wejście do Sejmu mocne ruchu Janusza Palikota. Też była to efemeryda, która po czterech latach, ale też miała takie momenty, że miała kilkanaście procent poparcia. Tylko zabrakło takiej spójności ideologicznej dla całości tego środowiska. To było takie właśnie od do lasy. I on, pan profesor Paruch z tego, co mi właśnie mówiono, analizując to wszystko, zaordynował, żeby sobie stworzyć odgórnie własny ruch kontestacyjny, no, który po pierwsze będzie odbierał głosy opozycji, a jak nóż widelec coś się uda ugrać, no to będzie potencjalny partner koalicyjny. Oczywiście 5% wydaje się być poza zasięgiem, natomiast około 1 punktu procentowego, może 1,5 punktu procentowego. Gra jest warta świeczki, tym bardziej, że e, nie ma m, tutaj strat. No. Może no, krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński każe wspierać panią Mariannę Schreiber e, z ze spółek Skarbu Państwa, które właśnie dają, które dają dużo reklam np. do Superekspresu, który wie czego oczekuje główny klient. Jest to krótko mówiąc tania forma promocji. Jak się zabierze za promowanie Jacek Kurski to będzie jeszcze taniej, dlatego że Jacek Kurski dostaje ryczał od 2 miliardy złotych, jak pamiętamy z naszych pieniędzy podatników co roku na tą zatrutą propagandę. No, dlaczego oślica trojańska? Dlatego, że nie ma mowy i nikt nie może tego się dotknąć. Po prostu w jakikolwiek sposób najlepiej ignorować i przypominać i pokazywać ten hamski wpis, że ta osoba, pani Mariana Schreiber, która dzisiaj pozuje na taką właśnie europejską cool, taką, która jest wyluzowana, która świetnie dogaduje się z młodzieżą, to jest ta pani, która, widząc panią z tęczową torbą, napisała wąz mojego miasta. I krótko mówiąc, no, nie spodziewam się, żeby w jakiś sposób opozycja dała się w jakikolwiek sposób nabrać, natomiast no, trzeba zrobić dużo, żeby kolportować to właśnie w tych środowiskach, w których ona mogła liczyć na jakieś głosy, żeby to ten przekaz, że jest to tak naprawdę Jarosław Kaczyński przebrany za 29-latkę. Trzeba to kolportować. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że się Podobało, proszę o subskrypcję kanału, udostępnianie tego materiału jak najszerzej. A Państwu polecam najnowszy numer. Historia Ekspert to jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Świetny materiał: Prorocza rusofobia o tym, dlaczego warto, będąc sąsiadem Rosji, być rusofobem, a także też świetny materiał o. Jest wiele oczywiście świetnych tekstów w tym numerze, ale taki materiał, który mi szczególnie utknął w pamięci, o tym, jak brytyjski premier Winston Churchill, pogromca Adolfa Hitlera, gdy został premierem w 1940 roku, był bankrutem, a 5 lat później był milionerem. Z tego magazynu można się dowiedzieć, jak to zrobił.